Lifehacki to niecodzienne rozwiązania na codzienne problemy. Taką krótką, ale jakże konkretną definicję lifehacków usłyszałem ostatnio i chyba na stałe wprowadzę ją do swojego słownika, bo według mnie najbardziej oddaje to, o co w tym wszystkim chodzi: niecodzienne rozwiązania na codzienne problemy. Zapytacie, nie lepiej, aby rozwiązania też były codzienne? No niekoniecznie. Typowym rozwiązaniem, na przykład na otwartą paczkę chipsów, którą chcielibyśmy zostawić na później, byłoby zamknięcie paczki jakimś crypsem. A co jeśli go nie mamy? Wtedy włączamy ten odcinek i szukamy odpowiedniego lifehacka, który pomoże nam zamknąć paczkę chipsów bez jakiegokolwiek innego narzędzia. Zapraszam Was na 14 już odcinek z serii 10 lifehacków, które ułatwią Wam życie. Numer 10. Na początek coś dla kociarzy. Bardzo fajny pomysł na domek dla kotów domowej roboty. Wszystko, czego potrzebujemy, to kartonowego pudełka otwartego z jednej strony, oraz zwykłego t-shirtu. Koszulkę naciągamy na pudełko tak, aby otwór na głowę znajdował się po tej samej stronie, co wejście do pudełka. Koniec koszulki wiążemy, rękawki chowamy i gotowe. Nie ma opcji, aby kot się tym nie zainteresował. Tym bardziej, że zapewne nie jeden z Was chciałby mieć taką bazę również w swoim rozmiarze. A propos rozmiarów, zanim zabierzecie się w ogóle do tworzenia tego czegoś, upewnijcie się, że dobraliście odpowiedni dekolt. W przeciwnym razie, wasz kot może skończyć tak. Numer 9. Sezon kąpielowy coraz bliżej. Oto lifehack, który podczas pobytu nad wodą, a może nawet na tonącym statku, może uratować wasze życie. Czyli jak ze swoich spodni w bardzo szybki sposób zrobić kamizelkę ratunkową, mówiąc potocznie kapok. Nawet już będąc w wodzie, zdejmijcie szybko swoje spodnie. Zwiążcie nogawki podwójnym supłem, a następnie zarzućcie je za głowę. Teraz jedną dłonią trzymając za rozporek, a drugą dłonią uderzając o wodę, wtłoczcie powietrze do środka. W ten sposób zyskacie błyskawiczną kamizelkę ratunkową. A jeśli powietrze zacznie uciekać, zwyczajnie walnijcie o wodę jeszcze kilka razy. Numer 8. A teraz coś, o czym mówiłem we wstępie. Czyli jak zamknąć paczkę chipsów i zostawić na później, nie używając do tego żadnego plastikowego klipsa. Zwyczajnie zawincie koniec paczki kilka razy od siebie, teraz zegnijcie rogi również od siebie, a następnie odwincie rulon jeden raz, tak aby zagięte rogi pozostały w środku. Być może moja instrukcja słowna nie jest na tyle wystarczająca, aby sobie od razu poradzić i zrozumieć, dlatego polecam Wam odtworzyć oryginalny film i zanim postanowicie zaszpanować przed znajomymi, Przećwiczyć ten lifehack kilka razy w domu. Numer 7 A teraz lifehack, którego uczą na różnego rodzaju szkołach przetrwania. Jeśli kiedyś niczym w Zagubionych znajdziecie się na bezludnej wyspie i nie będziecie mieli czasu czekać, aż jakaś rybka połknie haczyk, a wy łaskawie będziecie mogli pociągnąć za wędkę, zróbcie wędkę, która sama wyciągnie rybę z wody. Zwróćcie uwagę na zatrzask zrobiony z gałęzi. Z jednej strony skutecznie trzyma drzewo naciągnięte, z drugiej strony, jeśli ryba pociągnie linkę w przeciwnym kierunku, ząbek natychmiast odskoczy, umożliwiając drzewu wyprostowanie się oraz przy okazji zabranie ze sobą ryby. Numer 6. Coś dla studentów, którzy gubią się już w swoich notatkach, ale również wszystkich, którzy prowadzą różnego rodzaju notesy, na przykład z przepisami kulinarnymi. Oto jak zrobić spis treści, nie używając do tego miliona kolorowych karteczek samoprzylepnych. Zwyczajnie wypiście rozdziały, tematy, które Was interesują na ostatniej stronie, a boki odpowiednich kartek, na których znajdziemy dany temat, pomalujcie na wysokości odpowiadającej rozdziałowi w spisie treści. Proste? Numer 5. Kiedy potrzebujecie powiesić coś na ścianie, co wymaga więcej niż tylko jednego haczyka, jednak trzeba się nagłówkować, aby wszystko było równo i w ogóle, zamiast trudzić się z linijką, skserujcie tył tego, co musicie powiesić, a następnie gotowej kserokopii użyjcie jako szablonu, przez który będziecie się wiercać. Numer 4. Ten film chyba nadal znajduje się w zakładce trendujących filmów na YouTubie. Wcale się nie dziwię. Przedstawia on zupełnie nowy, de facto lepszy i skuteczniejszy sposób na zakładanie plastrów na chory palec. Polega krótko mówiąc na nacięciu końcówek plastra tak, aby zaklejając go z drugiej strony zrobić coś w rodzaju X. -a. Dzięki temu plaster nie tylko nie będzie się zsuwał tak łatwo, ale również umożliwi wygodniejsze zginanie palca, jeśli rana ma miejsce na przykład na kostce. Numer 3 Niesamowity trik, jak ściągnąć pierścionek, który utknął na naszym palcu za pomocą zwykłej nici dentystycznej. Przypatrzcie się uważnie. Najpierw jedną końcówkę nici musicie przełożyć pod pierścionkiem bądź obrączką od strony paznokcia, a następnie drugą końcówkę owinąć wokół palca na tyle ścisło, aby go trochę uszczuplić. Teraz pociągnijcie za przełożoną pod pierścionkiem końcówkę, aby zwyczajnie zepchnąć go z palca. Numer 2. A teraz coś dla posiadaczy wolno-stojących karmników dla ptaków, którzy mają już dość wiewiórek, które nieustannie podkradają ptakom ziarna. Zdaję sobie sprawę, że ten lifehack przyda się niewielu osobom, ale nikogo nie dyskryminujemy, okej? Okay? Poza tym, kto wie, może sposób ten zainspiruje was do zupełnie czegoś innego. Po prostu trzeba mieć otwartą głowę. Jak to mówią lekarze na chirurgii. Lifehack ten pokrótce polega na tym, aby na słupek, na którym stoi karmnik, nałożyć tak zwaną sprężynkę z Wiecie, tę sprężynkę, która tak fajnie potrafi schodzić ze schodów. Jeśli to zrobicie, gwarantuję wam, że żadna wiewióra nie przedrze się przez takie zabezpieczenie. Dosłownie każda próba skończy się z jazdem z powrotem na ziemię. I numer jeden. Mrożąc mielone mięso, nie wkładajcie do zamrażalnika jednej wielkiej zbitej masy. Odmrażanie czegoś takiego będzie trwało wieki. Zamiast tego przepakujcie mięso do kilku torebek foliowych i spłaszczcie je jak tylko możecie. W ten sposób znacznie zredukujecie czas potrzebny na jego odmrożenie. Ok i tym mięsnym, jak niektóre gatunki jeża, akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Jeszcze chciałbym Was zaprosić na moją najnowszą animację na drugim kanale, jaki prowadzę, Polish Sausage. Link do niej znajduje się właśnie na ekranie. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku, a może nawet nie jutro, ale jeszcze dzisiaj, ale to już niespodzianka. Żegnam się z Wami, cześć.